Siemaneczko! Witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. I dzisiaj mam dla was coś, w co sami nie uwierzycie, że wyszło. Pomyślcie, jakie dwie serie są obecnie u mnie na kanale i które można by było połączyć. Zgadliście? Jest to gra Super Trucks, czyli jak sama nazwa wskazuje, Super pochodzi z gry Super Hot, a Trucks z gry Cluster Trucks, czyli gra o skakaniu z ciężarówki na ciężarówki w spowolnionym tempie. Brzmi przepysznie! Dobra, jesteśmy w pierwszym levelu tej oto niesamowitej gry i jak widzicie, nic się nie rusza. Chyba. Ale jak my się już ruszamy, to już się wszystko rusza. I skoczmy. Pierwszy skok, pierwsza wtopa. Drugi skok, druga wtopa. Jedyne co mnie boli, to to, że dopiero jak wylądujemy, czas się zatrzymuje, że nie można w czasie zatrzymywać czasu. I nie ma też spowolnienia czasu. Ale jest przyspieszenie czasu, tak? Chyba tak. Na lewym przycisku, jak w Cluster Trucks mamy spowolnienie czasu, to tutaj mamy przyspieszenie czasu, co w sumie czasem może faktycznie pomóc, ale jest ogólnie chyba troszkę trudniej niż w Super Trucks, niż w Cluster Trucks. Drugi level. Zobaczymy, jak tutaj nam pójdzie, bo tamten nie był taki wcale trudny. Okej, tu... Trzeba sobie przetestować znowu nasze techniki już, które znamy. Czyli na jakie ciężarówki można skakać, na jakie nie. Myślę, że ta pojedzie dalej, co? To jest fajne, że możemy sobie stanąć i się zastanowić. O, przejdę sobie tutaj. Wskoczyłbym na tamtą do przodu, ale boję się. Dobra, polecę już, chyba doskoczę. No i już! Trzeci level. Czyli tutaj mamy po kolei levele, bo to są może te same co w Cluster Trucks. Jak wiecie, na mojej alfie, którą ja mam, która jest obecna do ściągnięcia dla ludzi, te levele są tak skipowane, bo gra jeszcze nie wyszła, więc najpierw gracie pierwszy, potem tam ósmy i tak dalej. A tutaj widać, że pod rząd, więc może będą wszystkie levele. A to chyba marzenie ściętej głowy. Co tu się dzieje? Nie. Dobra. O, jednak nie. Pochwaliłem dzień przed zachodem słońca, bo był trzeci level, już jest piąty, więc albo ktoś ma problem z matematyką, albo to nie jest tak, jak myślę. I tu w ogóle te skoki są takie... masywne bardzo. Co ja tam zrobiłem w ogóle? Także on bardzo daleko leci. Prawie spadłem. Ósmy level, czyli nikt nie ma problemów z matmą, tylko po prostu są skipowane tury. I ten level też chyba był w Cluster. Kurczę, nie ma lepszej zabawy niż te Cluster Trucki. Chociaż jak dojdziemy do tego mojego pamiętnego levelu z drugiego? Chyba drugiego odcinka. No fuck! Czemu to się tak dzieje? Ja się pytam. Trzy razy próbowałem, za każdym razem się odbiłem. No i teraz co, cwaniaczku? Teraz przelecisz. Nie to, tylko... ani nie... nie. O kurwa! O! Ale się udało! To wygląda, jakby było mega proste. W sumie to co? Co to kurwa jest za... What? Może to o to chodzi, żeby skakać w przestrzeniach. Dobra, kolejny level. I co tu się dzieje? Jedziemy gdzieś pod górkę i wyskakujemy i coś lata i o co chodzi? Okej, trzeba to po prostu na spokojnie chyba rozkminić. O co tutaj chodzi? O, jakbyśmy teraz tu przeskoczyli. No, ale o to chodzi. No nie no, zdecydowanie na tą pierwszą powinniśmy wskoczyć, tylko że... A nie, bo może właśnie, może po prostu i trzymajmy tutaj... Tym razem powinno się udać. Chyba. Chyba. Yeah. Tym razem 21. I już widzę, że to jest coś podobnego do tego, co było ostatnio. Trochę za szybko nam to poszło. Dobra. Co tam wybuchło? O, jestem. Skoczę na tą pierwszą. No. Motherfuckers. Nie wywróć się, proszę cię teraz. No, i tak się gra. Tutaj wszystko siedzi, o tu. Tutaj wszystko siedzi. 23 level. Już kurczę dużo przeszliśmy. To jest jeden z najchujowszych leveli, w jakie grałem, bo żeby to wszystko wymierzyć... I żeby potem jeszcze... No właśnie, tam można... No ja nic nie widzę kompletnie, no i co? Co to był za place? Widzieliście? Odbiłem się w locie od ciężarówki.
Patrzcie, uda mi się. Jest, ale nie wybuchaj. I teraz nie wiem, czy ona wybuchła, czy ona jedzie dalej. Chyba wybuchła. Ty pojedziesz dalej. Ty się wrąbiesz w to. Użysz w kurwę. Udało się. Znaczy to jeszcze nie jest to, ale teraz musimy przejechać przez to. Myślę, że się może udać. Tylko czy się uda? Może się... Ła! Co tu? Co teraz zrobić? Co się stało? Aha, stoję po prostu. No! Nie! To jest dobre, że ja mogę sobie, wiecie, mimikę tutaj porobić, jak gram, bo w innych bym nie mógł. Ale boję się, że ta ciężarówka się wrąbie centralnie w to. Chyba ominie to. Znaczy ja już spadam, chyba tak. Nie trafię. Trafię! Teraz czy skakać dalej, czy po prostu lecieć? Nic na mnie nie spadnie. Więc to jest plus. Ta ciężarówka przejedzie to wszystko. Tamta ładnie jedzie. Ale ta też całkiem dobrze pochyla. Co jest? Mamo! Tu już jest gol! Jedź! Jest! Powiem wam, że to były chyba najstraszniejsze momenty mojego życia ever. Nigdy się tak nie bałem jak w tym momencie, że... Kurczę, że to mnie... Właśnie to jest ten problem, że to jest niby fajne, ale wy tak naprawdę nie wiecie, co się stanie, bo... Stoicie w miejscu... I nie wiecie, czy ta skała was zepchnie, czy was nie zepchnie. Dobra ludziska, to by było na tyle. A na dzisiaj to już wszystko, ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli wam się spodobało, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, bo to mi bardzo pomaga. Jeżeli wam się nie spodobało, to oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w dół. Jeżeli ja wam się spodobałem, to zostawcie subskrypcję, żeby wiedzieć, co będzie następne. A na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa!